Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam taki temat, który może budzić trochę kontrowersji, bo niby jest łatwy, ale jednocześnie jest dosyć mocno skomplikowany. Szczególnie dla osób początkujących, które kupiły swojego pierwszego drona, to może być temat trudny, a mianowicie chodzi o nagranie filmu weryfikacyjnego do ubiegania się o DJI Care. I muszę Wam powiedzieć na początku taką anegdotę. Mieliśmy ostatnio plener dronowy, jeden z kolegów właśnie ubiegał się, chciał ubezpieczyć swojego drona, ale przegapił termin tego Care'a Refresh w postaci 48 godzin dla zgłoszenia, więc postanowił porozmawiać z DJI w celu takim, żeby wykonać ten film, nagrać film weryfikacyjny. No i DJI poleciło mu mniej więcej przykład. Ja tutaj też znalazłem tutorial, oglądałem film w sieci, w internecie, ale też znalazłem tutorial, jak wykonać poszczególne czynności. Jest to tutorial w języku angielskim. No i dobrze, i słuchajcie, i ten kolega powiedział, że jak zobaczył ten film, to mówi: rany boskie, przecież gdybym ja umiał tak latać jak ci goście na filmie, to nie potrzebowałbym DJI Care. I faktycznie, muszę Wam powiedzieć, że tak. Przede wszystkim, żeby nagrać taki filmik, musisz mieć dużą wprawę w samym filmowaniu i trzeba mieć odpowiedni sprzęt, bo nie zawsze telefon wystarczy. Ja próbowałem nagrać GoPro, zobaczycie jak wygląda ten filmik w drugiej części. Natomiast musiałem mieć statyw, bo postanowiłem nagrać samodzielnie taki film. We dwie osoby jest trochę łatwiej, ten film jest zwykle chaotyczny, ale na pewno we dwie osoby jest łatwiej, bo potrzeba co najmniej trzech, jak nie czterech rąk. Musimy znać procedurę Combination Stick Command, czyli dwa drążki do siebie i na dół, prawda? Albo od siebie i na dół. To jest procedura, dzięki której uruchamiamy silniki w dronie. Następna rzecz, trzeba zorientować się, gdzie mamy oczywiście numery seryjne, to jest ta sprawa. I też trzeba mieć kartę pamięci czystą najlepiej, którą będziemy następnie formatowali. To jest istotne. No i będziemy lecieli na 200 metrów docelowo test i 120 wysokości. To mniej więcej tyle, także to wcale... Aha, jeszcze trzeba będzie skalibrować wcześniej, trzeba będzie skalibrować kompas. Także jak widzicie, tych czynności jest dosyć sporo i to wcale nie wygląda tak łatwo. Ja teraz zrobię te poszczególne czynności, a następnie podsumujemy. Zatem let's go! Słuchajcie, więc tak, mam tutaj listę wszystkich czynności i zaleceń, które trzeba wykonać. Ona jest dosyć złożona, jak widać. Mam tutaj już przygotowane stanowisko do weryfikacji Sparkusia, do nagrania filmu. Jest to dosyć kłopotliwe, dlatego że w pojedynkę jest naprawdę ciężko to zrobić. Muszę powiedzieć, że ja się trochę przygotowywałem do tego. Nie wiem, czy do końca mi się to uda, ale warto spróbować. Zobaczmy, co jest napisane. Znalazłem taki tutorial właśnie na stronie DJI Care. To jeszcze jest stary tutorial, bo tutaj mamy głównie Inspire'a i jedynkę i Fantoma, ale postarałem się, jako że nie mamy po polsku tego, postarałem się przetłumaczyć i oto jest instrukcja po polsku. Tłumaczenie moje. Witam serdecznie. Dobrze. Pokaż drona, kontroler i aplikację DJI Go na jednym ujęciu. Czyli musimy mieć jedno ujęcie, czyli trzeba mieć szerokokątny obiektyw. Ja zastosuję tutaj GoPro 7 do tego nagrania na statywie, po to, żeby mi się nie ruszała. Wziąłem też komputer, żeby stanowił dla mnie też oparcie dla telefonu. Tu mamy połączenie bezprzewodowe z kontrolerem po Wi-Fi, dlatego będziemy filmować sobie tylko telefon, który sobie spoczywa, a jednocześnie zrobię miejsce tam na sfilmowanie ruchów Sparka. Mam też stoliczek. Dobra, zobaczmy co dalej. Nakręć wideo w świetle dziennym, tak jak teraz, na szerokim planie. Upewnij się, że Twoje wideo jest dobrej jakości i ma ostrość. Nie edytuj tego nagrania. I właśnie to jest kluczowe. GoPro ma dosyć dobrą ostrość, tak zwaną all in focus, wszystko w ostrości. Natomiast aparaty typu Canon, którym nagrywam teraz, on niestety ma tendencję do tego, że gubi ostrość. Dlatego też ważne jest, żeby wiedzieć, jakim aparatem i sprawdzonym nagrywać. De facto wcale ten film nie jest taki łatwy do nagrania. Upewnij się, że Twoje wideo jest dobrej jakości, ma ostrość, nie edytuj tego nagrania. Czyli jak zaczniemy nagrywać GoPro, to już będziemy nagrywali cały czas. I teraz mamy kolejność, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. My sobie dla ułatwienia może zegniemy całość tak. I zegniemy sobie tak, żeby się skupić na rzeczach ważnych tu. A jednocześnie
Chcę pokazać kamerę. Znajdźmy teraz kadr i teraz ustawimy GoPro w odpowiednim kadrze. Nie wiem, czy będzie widoczne, kurczę. Nastawmy GoPro na wideo i nastawmy GoPro na normalne wideo. Tak jak teraz, czyli chcę telefon mieć całkiem tutaj w rogu ekranu. I to mam osiągnięte. Zobaczmy w takim razie, jakie są następne czynności i możemy już zacząć właściwie nagrywać. Czyli mamy pokazać numer seryjny naszego drona. On będzie tutaj. Później mamy włączyć kontroler i baterię drona. Czyli mamy sformatować kartę, skalibrować kompas. Dobra, będziemy sobie odhaczać poszczególne czynności. Słuchajcie, zaczynamy nagrywać, bo to nie ma co. Już 4 minuty nam poleciały. Ok, więc to jest jedno wideo w ciągu. Rozłożyłem śmigła, tu mam wszystko połączone. Sformatuj kartę i ruchy gimbala, góra, dół, czyli jeszcze. Dobrze. I teraz format kartę. Teraz mamy sformatować kartę, czyli trzeba wejść tu. Format SD card, ok. SD card, card formatted. Dobrze, mamy to. Teraz będą ruchy, pokażę ruchy gimbala góra dół. Tak. The home point has been updated. Please check it on the map. Dobrze. Zastosuj CSC, Combination Stick Command, aby uruchomić silniki. Wystarczy, stój i zawiśnij dronem. Akurat mamy wiatr. OK, mamy, wystartował i teraz mamy pokazać te manewry. Troszeczkę cofnę, bo nie widać tutaj. I teraz. Górę, dół. Nagraj kilka sekund filmu. Mhm.
i otwórz go w aplikacji. Zawisi na wysokości 20 metrów. OK. Teraz zawiśniemy na wysokości 20 metrów. Osiemnaście, dwadzieścia. 20 mamy w tej chwili. I teraz mamy poleć na wysokość 120 i 200 metrów od naszej od naszego miejsca startu. Nie wiem, czy Sparkuś będzie miał taki zasięg, ale spróbujmy. Jesteśmy na odległości 75 i wysokości 70 i cały czas nam ta wysokość i odległość rośnie. W tej chwili jestem na wysokości 112. Dobrze, wysokość jest ok. Odległość 200. Mniej więcej. Dobrze. Mamy 194. Teraz jest 200 metrów i wracamy. Wróć, wyląduj. Wyląduj dronem, wyłącz baterię, a następnie wyłącz kontroler. Powoli, powoli. Jeszcze kawałek. Dobrze. Teraz muszę troszeczkę pokazać i siebie, i aplikację. Muszę pokazać drona i wszystko po kolei, co tutaj mamy. Powoli, powoli ląduje. Teraz wyłączymy. I wyłączymy kontroler. To wszystko. I kończymy zapisywanie filmu. Ok, słuchajcie, mamy już zrobiony cały film nagrany. Potrwało to mniej więcej 14 minut w moim przypadku, bo ja jeszcze nagrywałem, jak nagrać.
było mi podwójnie trudniej, ale mam nadzieję, że te ujęcia będą do wykorzystania. Skończyła mi się karta w Canonie tym właśnie wcześniej, więc końcówkę nagrałem DJI Go. Ale muszę powiedzieć, że wcale nie jest to łatwe dla jednej osoby i trzeba mieć dużo wprawy, ale także sprzętu. Zobaczcie, jeszcze mam tutaj tą uprząż do nagrywania filmu instruktażowego. No i kamerę GoPro, która jest, ma wszystko w fokusie, wszystko jest ostre w niej. Ale na przykład ten Canon, którym nagrywam, już nie ma wszystkiego w ostrości, więc to też nie jest łatwo taki film nagrać. Trzeba to dosyć dobrze zaplanować. Jeżeli nagrywa się to samemu, faktycznie nie jest łatwo. Mam nadzieję, że ten materiał Wam trochę pomógł. Jeżeli tak, to się bardzo cieszę. Ja przetłumaczyłem tę instrukcję. Jeżeli macie ochotę, to prośba o mail. Ja tutaj dam skrót pod filmem, to sobie pobierzecie po polsku taki tutorial krok po kroku, co trzeba zrobić. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.